I think to myself, what a wonderful world. Hejka, z tej strony Lilian Solis, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Genshin Impact i dzisiaj znowu będziemy lecieli z tłumaczonkiem do eventu Parade of Providence. Lecimy z aktem trzecim i to będzie bodajże część druga. Lecimy spotkać się później gdzieś tam z Kawechem na kolacyjkę, a wcześniej idziemy się spotkać z pozostałymi uczestnikami konkursu. Ale już bez zbędnego przedłużenia, lecimy. Mówię ci, nie możesz się pomylić, biorąc ode mnie rady, w co się ubrać. W tamtych czasach mój styl ubioru był uważany za nowatorski przez wszystkich w Akademii. Naprawdę? Więc... dobrze. Pani Faruzan, może mogłabyś wybrać dla nas kilka modnych strojów? Faruzan, Nilo, nawet Deja i Kanes tutaj są. O co chodzi? Kanes i ja wpadliśmy na tę dwójkę, kiedy spacerowaliśmy po ulicach. Pani Faruzan jest tutaj całkiem sympatyczna. Kiedy usłyszała, że kupujemy ubrania, postanowiła nam pomóc. Tak naprawdę nie widzę niczego, co by mi się kojarzyło. Nieważne, możemy kupić trochę tekstylów i uszyć ubrania sami. Wybierzemy zwykły materiał jako bazę i wyhaftujemy na nim czerwone i różowe kwiaty. Ach, i trochę zielonych liści. Chwileczkę. Jesteś pewna, że to najnowszy styl? To brzmi bardzo podobnie do tego, co nosiliby starsi ludzie w domu. Nie martw się, ten styl to ponadczasowy klasyk. Nie, dzięki. To właściwie dość dziwne. Czekaj! Madame Faruzan ma rację. Ten styl to klasyka i kiedyś był głównym nurtem mody. Ale w dzisiejszych czasach są też inne opcje. Jeśli nie masz nic przeciwko, może wybiorę trochę ubrań dla każdego? Nieczęsto się spotykamy, zwłaszcza, że Candace rzadko dociera do Sumero City. Poza tym znam kilka miejsc, gdzie mogę dostać świetną okazję. Jasne. Chętnie zostawię to tobie. Pójdę z tobą to zobaczyć. Zawsze trzeba być na bieżąco z tym, co lubi dzisiejsza młodzież. Pani Faruzan? Chodź szybko! Ona co jest? Kim jesteś? Jesteśmy nowi w Akademii. Widzieliśmy wszystkie niesamowite rzeczy, które zrobiła pani podczas zawodów. Czy masz jakieś zajęcie, na które mogłybyśmy się zapisać? Oczywiście, że tak. Obie jesteście bardzo mile widziane. To świetnie. Nie możemy się doczekać. Jaki jest twój obszar badań? Mechanika precyzyjna? Jestem z Haravatat. Ale nie wydajesz się ekspertem od maszyn. Chwila, przepraszam, już sobie przypominam. Prezentowałaś Haravatat, Darshan w mistrzostwach. Ale ich zajęcia są takie nudne. Przepraszam, proszę pani. Daj mi znać, jeśli w przyszłości będziesz prowadziła jakieś inne zajęcia. Wtedy przyjdę. Widziałam. A ty? Nie zamierzasz wyjść ze swoim przyjacielem? Myślę, że jest pani niesamowita, pani Faruzan. I jeśli to możliwe, chciałabym się od pani trochę uczyć. Mogę wziąć udział w zajęciach, które prowadzisz jako opcję, nawet jeśli lekcje z Darshanem mogą być trochę trudne do zorganizowania. Ale nie mogę się doczekać, aby uczyć się od ciebie. Rozumiem. Jesteś dobrym jajkiem, dziecko. Nie martw się. Ucz się pod moim okiem, a obiecuję ci, że otrzymasz najlepsze dostępne nauczanie. Dziękuję bardzo, pani Faruzan. Cóż, nie będę już przeszkadzać. Do zobaczenia w klasie. Nie do końca rozumiem, co się właśnie stało, ale gratulacje, jak sądzę. Traveler, Paimon, czy wy dwaj nie chcielibyście przyjść i wybrać jakieś ubrania? Przepraszam, nie możemy. Później mamy posiłek z Kawechem, a przedtem musimy się zameldować z pozostałymi uczestnikami. O! Przy okazji, czy ktoś z was widział Hadgaya albo Lailę? Nie wiem, gdzie poszedł Hadgay. Nie tak dawno widzieliśmy Lailę, ale spotkała się z innymi uczestnikami Radhavistu, więc nie mieliśmy okazji z nią porozmawiać. Pójdziesz zobaczyć, gdzie ona jest? Studenci Radhavist. To oni musieli głosować na jej udział w konkursie, prawda? Nie wygrała, więc powinna zastanawiać, co oni myślą. Chodźmy zerknąć. Tak, trzeba zobaczyć, czy wszystko z Lailą w porządku. Tylko gdzie? Gdzie jest tam? Tam jest wysoko. Dobra, widzimy się za sekundę. Przepraszam wszystkich, mogłam spisać się lepiej w trzeciej rundzie.
Och, przestań. Ile zamierzasz się pobić po tym, jak sobie poradziłaś, jak źle to nas stawia, co? Cholera, nikt z nas nie miał odwagi wejść do mistrzostw. Nie widziałem wszystkiego, ale byłaś jedynym zawodnikiem, który zdobył punkty w obu pierwszych dwóch rundach, prawda? I słyszałam, że faktycznie znalazłaś diadem jako pierwsza w rundzie trzeciej. Byłaś tak blisko od wygrania konkursu. Po prostu miałam szczęście, tak myślę. To nie może być prawda. Mieliście naprawdę mocną konkurencję. Byli tam sławny Tainaris, Amurty, nawet Saino, generał Mahamatra. Wszyscy jesteście niesamowici. Odebranie im punktów to ogromne osiągnięcie. Ja to widzę tak, że ludzie ani trochę nie przesadzają z przezwiskami, które ci nadają. Jesteś sprawnym geniuszem. Wielkie dzięki, ale naprawdę nie sądzę, żebym kwalifikowała się jako geniusz. Na przykład w drugiej rundzie zdrzemnęłam się jakimś cudem, znalazłam się obok urządzenia, kiedy doszłam już do siebie. Ach, daj spokój, nie bądź dla siebie taka surowa. Zadecydowaliśmy, zabieramy cię, żeby świętować i koniec. Chodźmy, rozmusz się, Layla. Reszta dzisiejszego dnia będzie o tobie. Wygląda na to, że Layla ma się dobrze. To świetnie. Nie widzieliśmy Hadgaya od zakończenia zawodów. No cóż, zbliża się pora posiłku. Lepiej chodźmy teraz spotkać się z Kawehem i Tainarim. Gdzie? A, pewnie w tej chacie jego. Dobra, lecimy. Od kiedy w tej knajpie jest pięterko? Jakoś nie kojarzę go, ale okej. Okay. Gdzie tu? Wow, jak tu ładnie! Jesteś pewien, że masz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby to pokryć? Nie rozwalaj wszystkiego naraz. Nie martw się, budżetowałem bardzo ostrożnie i mieści się to w moich możliwościach. W każdym razie straciłem rachubę, ile razy mnie leczyłeś. Najwyższy czas, abym odwzajemnił przysługę. Traveler, Paimon, chodźcie tutaj. O, spójrz na to wszystko! Dobre jedzenie, nadchodzimy! Słyszałem, że poszedłeś zobaczyć się z innymi zawodnikami. Jak się wszyscy mają? Farozan dostała uczennicę, a koledzy z klasy Layli są zdumieni jej dobrymi wynikami. Nie mogliśmy jednak nigdzie znaleźć Hadgaya. Kto wie, gdzie poszedł. Ale Hejtam też zginął w akcji. Ten jedyny raz, kiedy jestem wystarczająco dobrym nastroju, by poczęstować go smacznym posiłkiem, znika bez śladu. Ten facet... Ech, gdzie to cholera mógł pójść? Wciąż mam pytania dotyczące tej notatki, którą zostawił. Cóż, nieważne. Może robić, co chce. A teraz jedzmy. Wszyscy dzielicie się pysznym posiłkiem. Zszokowałeś mnie trochę, kiedy rzuciłeś diadem na ziemię. Oczywiście po głębszej refleksji miało to sens, ale wtedy spodziewałem się przynajmniej pewnej dozy zastanowienia. Głos Sachina przemawiał do mnie w mojej głowie od chwili, gdy go podniosłem. Też mogłem wyczuć jego emocje. To była mieszanka rozpaczy i przerażenia, wirująca w moim umyśle. Nieustannie bombardował mój umysł swoimi pomysłami, jakby próbował zrobić mi pranie mózgu. To przeprawało mnie o rozdzierający ból głowy, który tylko się pogarszał. Jak mówiłem, wtedy jego poglądy niekoniecznie są całkowicie bezwartościowe, ale jeśli wszystkie jego badania prowadzą do nieszczęścia, to prawdopodobnie lepiej nam bez nich. Gdyby jego zakazane badania rozpowszechniły się w szkodliwej im formie i spowodowały cierpienie ludzi, Matra wkroczyłby i zakazałby ich. Myślę, że postąpiłeś słusznie. Przypuszczam, że innym sposobem podejścia byłoby stwierdzenie, że zgodziłeś się odziedziczyć jego badania, ale zrezygnowałeś z badań, gdy tylko odziedziczyłeś bogactwo. Ale to nie byłoby w twoim stylu. Nie będę komentował jego teorii ani eksperymentów, ale nie wierzę, że był nieostrożny w wyborze kandydata. Wybrał ciebie. To znaczy, że wiedział, co robi. Być może. Po prostu uważam, że jeśli akceptujesz czyjeś rzeczy, to powinieneś uszanować jego życzenie. To dobrze. To znaczy, że jesteś uczciwy. Dziękuję. Och, Boże, dziękuję. Widzisz, rozumiesz mnie kolej. Dobrze, że Alhejtema tutaj teraz nie ma. Szybko wyjaśniłby, dlaczego się mylisz. Wygląda na to, że zawsze wciągasz go do rozmowy, nawet jeśli go tutaj nie ma. Ta żadna kolacja z Kawehem nie jest kompletna bez kilku słów o Alhejtemie. Wyczułam, że Alhejtem był tu z nami przez cały czas. Jest tutaj? Gdzie? Dlaczego mi nie odpowiedziałeś? Żyje bez czynszu w każdym z naszych serc. To było przytłaczające. Dosłownie ciarki mnie przeszły po plecach. Dobrze, że nie powiedział tego, zanim zaczęliśmy jeść. To zabiłoby nastrój w imieniu oka.
Ach, dobra, dość o Alaheim. Tainari, czy osiągnąłeś to, czego chciałeś w mistrzostwach? Tak, właściwie w pierwszej rundzie. Reklama podczas zawodów okazała się bardzo skuteczna. Rozmawiałem z garstką ludzi, oni powiedzieli swoim przyjaciółom i tak dalej. Teraz na kolejny wykład zapisała się rekordowa liczba osób. O, czy jesteś wolny w przyszłym miesiącu? Powinieneś przyjść. Może nawet powiesz kilka słów. O czym? Nie wiem nic o związanym z Armurtą. Po prostu wykorzystaj swoje mocne strony. Na przykład, możesz mówić o cechach wyróżniających architekturę lasów deszczowych lub poproś wszystkich, aby następnym razem, gdy będą budować dom, nie ścinali zbyt wielu drzew. O, cóż, nie ma problemu. Jasne, znajdę czas. Czy wszyscy mają do siedzenia? Mogę zamówić więcej, jeśli ktoś nadal jest głodny. O, jestem pełna, dzięki. Paimon też jest super pełna. Gdybyśmy tylko mogli tak jeść codziennie. Tak, powinniśmy to robić częściej. Praca zawsze będzie dostępna, ale spotkania z przyjaciółmi też są ważne. To jest dobra restauracja. Zdecydowanie przyjdźmy tutaj ponownie. Brzmi nieźle. Powinniśmy jednak wybrać kilka innych miejsc jako opcje zapasowe. Są tutaj też inne dobre miejsca? Nie zapomnij nas zaprosić, jeśli się wybierasz. Nie ma nic, co kochamy bardziej niż dobre jedzenie. Kawech, masz jakieś plany po tym? Zastanawiałem się może, żeby odejść na trochę z Akademii dla samotności. Jednak nic nie jest stałe. Dlaczego pytasz? Wygląda na to, że Mistrzostwa Interdershanu dobiegły końca. Wszystkie te sprawy z Sachinem i Diademem też zostały załatwione. Masz jeszcze coś na głowie? Badania Sachina... O, racja! Tak, Sachin powiedział, że umieścił swoje materiały badawcze w miejscu zaczynającym się na A, ale Kawek zniszczył diadem wiedzy, zanim zdążył dokończyć. To może być niebezpieczne, jeśli ktoś znajdzie jego stary schowek badawczy, prawda? Jak myślisz, gdzie to może być? Wioska Aru? O, masz rację! Powiedział, że spędził cały ten czas na badaniach na pustyni, prawda? Jest to bardzo możliwe, że właśnie tam zostawił swoje notatki. W takim razie chodźmy do wioski Aru i spróbujmy szczęścia. No cóż, powiem tak, no nie ukrywam, że spodziewam się w tej wiosce Aru Alka i Wanderera. No tak na 90% jestem pewna, że oni tam są. Jeżeli nie, to będzie lipa. Zaraz sami się przekonamy, gdzie to jest. 50 metrów stąd, no to szybko się przebiegniemy. No i proszę! Mówiłam! Nie spodziewałem się, że na ciebie tutaj wpadnę. Ale hej, tam? Co ty robisz? A co ty czytasz? Czy to... Notatki Sachina? Tak. Natknąłem się na jego profil podczas porządkowania dokumentów i zainteresowałem się jego badaniami. Gdyby nie to, nigdy nie zgodziłbym się na bycie komentatorem. Miałem przeczucie po obejrzeniu fragmentu jego umysłu i rzeczywiście przybyłem tutaj i znalazłem jego badania. Czekaj, więc już to przeczytałeś? Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Myślę, że mogłeś coś źle zrozumieć. Powodem, dla którego Sachin wybrał tego architekta, aby odziedziczył jego badania, było to, że tylko on mógł naprawdę wczuć się zarówno w nieszczęście, jak i w człowieczeństwo, które te notatki mają przekazać. Tylko ten, kto rezonuje z tymi uczuciami, cierpiałby i zacząłby myśleć o historii jako ponurej, teraźniejszości jako kłopotliwej, a przyszłości jako pesymistycznej. Empatia to miecz obusieczny. Najwyraźniej jestem tą samą osobą co Sachin. Empaci mają wielu przyjaciół, a ich szeroki krąg społeczny wiąże się z pewnymi korzyściami społecznymi, ale to również utrudnia im osiągnięcie celów. Dlaczego tak jest? Wszystkie ważne rzeczy w życiu dotyczą innych ludzi. W związku z tym niezwykle trudno jest prowadzić życie, które nie wyrządza żadnej krzywdzie innym. Jeśli naprawdę chcesz osiągnąć swoje cele, musisz być przygotowany na narobienie sobie wrogów po drodze. Nie każdy potrafi sobie poradzić z tą rzeczywistością. I ta rzeczywistość jest jak materiał tutaj, obiektywna i ciężka i negatywna. Ale na koniec dnia dla wszystkich tych wyników eksperymentów i wniosków to tylko perspektywa jednej osoby. Sachina. Więc co myślisz teraz, kiedy to przeczytałeś? Jako uczony, Sachin był bez wątpienia geniuszem.
Zwalił winę za ciemność na świecie na ludzkość. Szeroko eksperymentował z wiarygodnymi wynikami, wyciągnął logiczne wnioski. W tym sensie można powiedzieć, że jego poglądy są poprawne. Więc ludzie są źli, a sprawy mogą się tylko pogorszyć? Wszystko to prawda? To nie jest pytanie, na które powinienem odpowiadać. Wkrótce pojawi się ktoś inny. Zamiast tego możesz go poprosić o odpowiedź. Powiem tylko tyle, że świat nie jest zbudowany wyłącznie na poprawności. Czasami bycie poprawnym nic nie znaczy. Te słowa, które zapisałeś w swoich notatkach. Co oznaczał ten wers zapisany starożytnym pismem? Wzniosłe ideały mogą wcale nie zapewnić obrony przed nihilizmem, ale być może niewiele decyzji może. Idealista z własnego wyboru stara się przenieść szczęście wszystkim, odmawiając sobie tego samego. W ten sposób nigdy nie dotrą nawet do granic prawdy, dopóki nie zetrą ignorancji, która ich zaślepia. Nigdy nie byłem w stanie zgodzić się z pewnymi filozofiami. Nawet sam Sachin miał trudności ze zrozumieniem idei poświęcenia się dla większego dobra. Niestety wszystkie punkty widzenia znajdą swoich zwolenników, a sposób, w jaki postrzegamy świat, w dużej mierze decyduje o naszym losie. W takim razie dobrze. Dostałem to, po co przyszedłem. Masz dbać o te materiały badawcze. Wychodzę. Czekaj, więc przyszedłeś tu tylko po to, żeby to przeczytać? Ominęło cię wielkie spotkanie, wiesz? Spotkanie? A, tak, to ma sens. To dobra okazja do tego typu rzeczy. I zgadnij co? Tym razem kawę ich wszystkich poczęstował. Więc jestem pewien, że spakował dla mnie resztki. Do zobaczenia. I oto on. Cóż, wygląda na to, że te badania nie miały na niego wpływu. Powiedział, że ktoś inny odpowie na nasze pytania. Jak myślisz, kto to będzie? Czekasz w pobliżu materiałów badawczych. Traveler, Paimon, już tutaj jesteście! Mahida! O, i Hadgai. Czekaj, więc poprosiłaś go o pomoc w udziału w mistrzostwach? Tak, to ja byłam. Czy jesteś zaskoczony? No, trochę tak. Czy od początku widziałaś, że coś jest nie tak z Diademem? Jeśli tak, to dlaczego nie zamieniłaś go na inny? Ponieważ badania Sachina nie są błędne. Spędził całe życie nad badaniu tego tematu, a te materiały są tego wynikiem. Oto krystalizacja jego mądrości. Tak, martwiłam się, że ten materiał może spowodować pewne zakłócenia, ale nie chciałam wymazać całej jego ciężkiej pracy w poszukiwaniu prawdy. Więc zamiast tego miałam tutaj Hadgaia, który pomógł mi mieć wszystko na oku. Poważnie? Myślę, że możesz już przestać mnie tak nazywać. Dlaczego? Nie podoba ci się? Cóż, w każdym razie, gdyby wybrany następca Sachina nie był w stanie poradzić sobie z jego badaniami lub gdyby przeniósły one ból większej liczby osób, interweniowałby w odpowiednim momencie. A potem wszystkim osoba, którą wybrał Sachin, kręciła nosem na dzieło swojego życia. Całkiem zabawne. Miałam nadzieję, że to może być dla ciebie okazja do nauczenia się, jak normalnie wychodzić w interakcje z innymi ludźmi. Ale wygląda na to, że nie zadziałało. To nie było konieczne. Wciąż odpłacam ci się za twoją pomoc, a to ostatnią rzeczą, jaką potrzebuję, są kolejne powody, by być ci dłużnym. Mahida, co miałeś na myśli mówiąc, badania Sachina nie są błędne? Czy to znaczy, że aprobujesz jego badania? Zamiast tego, postaw to w ten sposób. Niektórzy ludzie widzą dzika z grzybem na plecach i stwierdzają, że to grzyb pomaga na plecach. Inni widzą tylko jego ciało i twierdzą, że jest dzikiem. Jeszcze inni zagłębiają się głębiej i stwierdzają, że dzik z grzybem na plecach to mięso. Wszystkie te wnioski są poprawne na swój sposób, ale żaden z nich nie opisuje obiektywnie dzika grzyba. Paimon trochę to rozumie, ale też nie do końca. Świat jest taki sam. Nikt, nawet ja, nie jestem w stanie zrozumieć go w całości. Każdy z nas jest gdzieś na drodze do prawdy. W ramach naszej ograniczonej wiedzy niektórzy mogą ślepo wierzyć w piękno tego świata, a inni mogą skupiać się tylko na jego złu. Prawdę mówiąc, najważniejszą rzeczą nie jest to, w jakim stanie jest teraz świat, ale to, jak ludzie mają nadzieję, że się stanie. Ale oczywiście nie mam na myśli krytyki ani wezwania do działania. Ostatecznie moim obowiązkiem jako Boga Mądrości jest poprowadzenie każdej formy mądrości do miejsca, w którym może znaleźć swój cel. To była długa przemowa, więc co właściwie zamierzasz zrobić z tymi materiałami badawczymi? Ponieważ Kawek jako następca tych badań nie chce, aby te idee były rozpowszechniane, zapieczętuję je. Ale chociaż badania Sachina można uznać za negatywną mądrość, to wciąż jest to budulec prawdy. Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał pójść w jego ślady, nie będę go powstrzymywała. Nie mogę się doczekać dnia, w którym członek Darshanu Vayumi będzie mógł nie tylko zrozumieć swoje teorie, ale także znaleźć wyjście z rozpaczy. Vayuna nie ma takiego talentu. Czekaj, nie masz na myśli zatrzymać mnie w Vayumi na dłużej, prawda?
Nie przypominam sobie, żebym zapisywał się jako naukowiec. Nie sądzisz, że jestem dla ciebie wystarczająco użyteczny jako więzień? O rany, znowu zaczynamy. Tak myślisz? Cóż, na to powiedziałabym, że w Sumeru nawet więźniowie mają prawo do edukacji. Mam nadzieję, że studia w Bayumie pomogą ci uporać się ze własnym losem i nauczą, jak najlepiej spłacić stare długi z przeszłości. Sama przejrzę twoją pracę dyplomową. Oczekuję od pana wielkich rzeczy, panie Hatguy. Czy to koniec? O, ale tak się rozkręciłam z tym czytaniem. To było wszystko, prawda? Jeszcze sobie sprawdzimy. Nie chcę tego latacza. Tak, to było wszystko. No dobra. Ajajaj. No dobra, nie ma tu ławeczki, żeby usiąść. Nie. No dobra, to ja sobie stanę przed tym skotkiem, którego właśnie zdeptałam. Nie spodziewałam się trochę, że Nahida zrekomendowała Wanderera i że Wanderer dla niej pracuje, żeby spłacić te długi w wszelakim pojęciu tego słowa. Nie spodziewałam się, że będzie miał taką rolę. Liczyłam, że będzie robił więcej, a nie, że on będzie tylko za kulis. My latest design's getting there, but there's still room for improvement. Będzie oczami na Hidy. No ale trudno. A hej, tam jest zawsze był niemiły, Kawek jest cudowny, Laila. Mam na nim mieszane uczucia, ale się przekonuję. Faruzan śmierdzi z kilometra, a Saino lubi karty. A i Tainari jest słodziakiem jak zawsze. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się podobała całość tego eventu. Jak tak myślę, to mam te mieszane uczucia. Powiedziałabym, że ten event oceniam tak fabularnie. Na 5 albo 4, na 10. Takie no, okej, okay, było, ale bez szału. Tak bym to określiła. Spodziewałam się, że tak jak oglądaliśmy to na live streamie, że to będą właśnie te walki między domami w Harry Potterze. Spodziewałam się większych fajerwerków fabularnych, bo fajerwerk było fajerwerkiem, jedynym był Kawek, który okazał się naprawdę po prostu podbił moje serduszko, co już mówiłam wiele razy, ale uważam, że jest naprawdę rewelacyjną postacią. Chciałabym bardzo zobaczyć jego hangouty. Czy jego hangouty w ogóle są grzywne? Ja bym chciała się tego dowiedzieć. Wydaje mi się, że... To są hangouty, bo ja żadnych nie robię. Nie mamy aktualnie go hangoutów. Bardzo pozdrawiam osoby, które robią hangouty i wszystkie i właśnie widzą, że ja nie mam żadnego. Nie mamy jego randeczek, jego historyjek i to jest niefajna rzecz, bo bardzo bym chciała. I wiem, że chyba będą w następnej aktualizacji i na pewno zrobię wszystkie. To będzie jedyny moment, w którym zrobię wszystkie hangouty. Dajcie mi znać, po pierwsze, jak wam się podobał ten event i po drugie, jak odbieracie KWH. Nie wiem, czy Layla była w innych event... A nie, no dobra, można znać jej z hangoutów. Dajcie mi znać, jak KWH i jak podobał wam się cały event. I ewentualnie trzecie pytanie, jak podobają wam się minigierki. Fabularnie daję 5 albo 4, bo jeszcze nie wiem. KWH-owi daję totalnie dziechę. Dobra, 9, bo nie znam jego lore. 9 za charakter, a samym minigierką, bo minigierki to jest moim zdaniem porażka i dno, to daje kurde 2. Albo 1. Nie wiem czy 2 czy 1, ale to jest dla mnie event lipa. Liczyłam, że będzie lepiej, było gorzej. I z takich ostatnich eventów, co było w tym roku, to chyba najbardziej było. My latest design's getting there, but there's still room for improvement. Co to było? I Lantern Ride? To Lantern Ride był chyba najlepszy, chociaż była zapowiedź Fontaine, był ten jakiś dworak, który właśnie nam wszystko tam trochę opowiedział, co i jak, były te jakieś te historia Madame Pink, to było spoko, a tutaj dostaliśmy, no Kawek istnieje, nie ma pieniędzy, chce je zdobyć z takich powodów, a reszta praktycznie nie istniała postaci, więc to mnie wkurzało. Dobra, Layla jeszcze zaistniała, ale reszta to po prostu dno i bąbelki. Więc no, jestem niezadowolona z tego eventu, liczyłam, że będzie lepiej, było strasznie. Ale dajcie znać w komentarzach, jak wy odebraliście ten event. No, dla mnie lekka lipa. Lekka klapa nawet bym powiedziała. No, nie lipa, ale klapa. Och, boję się tych następnych eventów w Genshinie i zastanawiam się naprawdę, czy długo jeszcze będę w tej grze, czy Honkai Star Rail całkowicie mnie pochłonie. Ale dobra. Skończyliśmy tłumaczenie eventu. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że tłumaczenie się przydało. Lepiej zrozumieliście fabułę. Jeśli macie dla mnie jakieś rady, to koniecznie dajcie je również w komentarzach. Boże, ile wy napiszecie mi w tych komentarzach.
I co? Do zobaczenia w następnych tłumaczeniach, nietłumaczeniach, gierkach, genshinach, nie genshinach, star railach, we wszystkim. Do zobaczenia w następnych i pa pa! Scanning!